z nowe miejsca mojego motto, a tu widać mi tu głowę w lusterku, bo ja, dobra, jeszcze nie nakręciłem, jaki one ma przebieg, nie wiem, czy to będzie widać, jestem ślepy bez sprawy. Dlaczego ona ma zegarek, nie ma czujnika temperatury? Rzucimy na filmik, zadamy to pytanie, czy idzie to przerobić, czyli tak, co mamy do roboty w tym aucie. Trzeba by zmienić te kierunkowskazy, co tutaj z tyłu są. Oczywiście tablica będzie zmieniona. I to jest najważniejsze w tej chwili. Tam klocki się skończyły. No, opony są dobre. Pompki dobre. Olej był wymieniany, bo jest książka serwisowa. Książka serwisowa. Z przodu są wymienione klocki. Oponka nawet wygląda ładnie. Jest dobrze. Nie wiem, dlaczego te koła tak na czarno pomalowały. Nie wiem. Kwestia gustu, ale to pasuje do tego koloru. Dobra. Co jest jeszcze? Jaki problem? Problem z rozruchem się. Od czasu do czasu jest. Też trzeba będzie się tym zająć. Po prostu nie odpala. Ma jakieś chimery. Jak zaskoczy, to odpali normalnie, ale czasami ten rozrusznik nie chce zaskoczyć. Nie wiem, czy Bendix tam, czy automat go trzyma, czy nie. Czy zużyta jakoś zębatka. Będziemy się bawić, mamy czas na razie. Chodnica, jak to wygląda, kufer, nie wiem, jak to będzie wyglądać z bocznymi kuferkami, tu tak wiem, że są do tego stelaża, tak by to wyglądało, no, dość szeroko, no, chciałbym, żeby takie były, no, nie wiem, kwestia czasu i na pewno dokupię, no i po prostu chodzi o to, żeby się wjeździł ten motor, no. Człowiek nie jeździł dawno. Klocki nie są drogie. Silnik raczej jest trwały. Dobra, kończy się bateria. Muszę kończyć. Merka.